Witam serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Jaki procent figury zamalowano? Mamy figurę podzieloną na równe części, na trójkąty, więc proponuję w pierwszej kolejności zapisać ułamek zwykły, a następnie pomnożyć przez 100%. Na ile części podzielono? Ile jest tych trójkątów? Policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wszystkich trójkątów mamy 10, więc kreska ułamkowa i w mianowniku 10. Natomiast na różowo zamalowano raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem trójkątów, więc w liczniku jest 7. I teraz wystarczy 0,7 pomnożyć przez 100%. A jak mnożymy ułamek przez liczbę naturalną? Teraz wystarczy tak, 100 podzielić na 10, pomnożyć przez 7. Przy dzieleniu 100 i 10, 100 przez 10, to możemy po jednym zerze skreślić. Zostaje nam 10 podzielić na 1, to jest 10 razy 7, 70. I już mamy odpowiedź. Zamalowano 70% figury. Dziękuję i życzę miłego dnia.